Siemanko, ze strony Hodowcy Drobiu. Dzisiaj kolejny odcinek i dzisiaj jest poradnik, jak się wysyłamy. To hodowca indyków od nas chciał, więc pozdrawiamy i tu wam wszystko pokażemy. A robimy ten poradnik dlatego, że właśnie tego hodowcę indyków ktoś oszukał, dał mu, chciał dwie kurki, jednego koguta, są dwa koguty, jedną kurkę i dał mu cztery koguty same. Po prostu niektórzy ludzie są fałszywi i trzeba uważać na takie osoby, bo dla niektórych po prostu ludzi liczą się pieniądze tylko i takie osoby musicie na nie uważać, bo was po prostu będą oszukiwać. I tutaj powiedzmy wpisujecie imię i nazwisko, to takie jest nasze imię i nazwisko. Kod pocztowy to nie wiem jaki tam macie. Kod pocztowy to nie wiem. Każdy powinien wiedzieć jaki jest kod pocztowy. U nas nie wiem, znaczy wiem jaki jest, ale wpiszę byle jaki. Znaczy nie wiem, czy taki w ogóle istnieje. Miejscowość to my mieszkamy w Wielkopolsce. Tam wpiszemy Poznań, powiedzmy. Miejscowość musi się napisać właśnie, jakie miasto, czy tam jaka wieś. Poznań. I adres wpisujecie na przykład dokładny, nie wiem, Poznań. Nie wiem, jakieś. No adres na przykład ten właśnie, musi się napisać kod pocztowy chyba. I później Poznań. Znaczy tutaj musicie obok kodu wpisujemy powiedzmy naszą, czyli... Znaczy nie chcemy wam podawać naszej, ale dobra, to tu wam, tu my wpisujemy, bo my jesteśmy tu blisko środy, to wpisujemy, tak wpisujemy. Tutaj powiedzmy tam miejscowość to powiedzmy niech będzie Środa Wielkopolska i adres. Adres musi na przykład napisać. Adres, nie wiem, jakaś ulica ze środy tam, na przykład Lipowa. Na przykład, nie wiem, i numer budynku 3. A jak na wsi mieszkacie, to musicie właśnie swoją wieś napisać, jak się nazywa wieś i numer. Jaki znaczy my wam podajemy tutaj takie, nie wsi, tylko tam takie losowe, bo nie podamy wam naszego adresu. Tu jest wszystko wasze, numer telefonu, nie wiem, 66666. Nie wiem, czy dobrze wie. Taki numer telefonu dajcie. E-maila nie będę. E-maila to każdy ma własnego. Ja wam nie wejdę w to, bo będą wszystkie moje maile pokazane. I robicie, kiedy kurier ma do was przyjechać po paczkę. I powiedzmy, chcecie, żeby do was przyjechał. Na przykład dzisiaj jest. Który dzisiaj jest? 30. I na przykład chcecie, żeby do was przyjechał w poniedziałek 3. To tu klikacie ustaw. I tu musicie wszystkie dane pobrać. Znaczy na przykład od kupca, czyli nie wiem. I też taka rada, że nie wysyłajcie już w środę na przykład plaków, bo tam później wam mogą zostawić tam paczkę, jak nie dowiozą. Znaczy środę, czwartek, my nie wysyłamy w środę i czwartek i piątek. Poniedziałek i wtorek jest najpewniej, że wam na kolejny dzień po prostu dowiozą te ptaki. No i nie wiem, no na przykład imię do osoby, której wysyłacie, no to powiedzmy, że już Rafał. Kod pocztowy, nie wiem jaki może być, powiedzmy tam 2, 3 jakiś, nie wiem, 750 i miejscowość tego wpisujecie, na przykład Rzeszów. Adres, powiedzmy, nie wiem jaki jest. Na przykład tam byle jaki. Nie wiem, Słoneczno 2, a nie wiem. Albo po prostu możecie wpisać numer budynku, na przykład 4, jak mają jakiś losowy i jego numer telefonu. I tutaj tak, jak chcecie zrobić wysyłkę bez pobrania, musicie przelać na ten numer konta, co tu jest wyświetlony. Tu masz numer kontu do przelewu. Jak chcecie bez pobrania, musicie wysłać 35 zł przelewem na to konto. A jeśli chcecie, żeby kurier odebrał te wszystkie pieniądze, które dajecie, znaczy, które macie za paczkę, wpisujecie tu i na przykład to 30, powiedzmy, paczka kosztuje 40 zł, ale jeszcze musicie tu wpisać koszt wysyłki, to macie wtedy 78 zł, ale my zawsze wpisujemy 80, jak na przykład tak mamy. I tu musicie, na przykład jak nie jesteście dorośli, to musicie wziąć od swoich rodziców numer konta bankowego i wtedy kurier wam przelewa na to konto pieniądze, które 3-4 dni dokładnie powinniście dostać te pieniądze. Jeśli nie, to tam trzeba się do kogoś zgłosić i dostajecie odszkodowanie czy coś do takiego. Do 5000, więc do 5, nie wiem, dostajecie na przykład 5, tylko do 5, więc tam musicie tam wysłać tam chyba tej to podszyć coś takiego i zgłosić.
czy tam ma policję, nie wiem jak tam się zgłasza, tak, bo nie powiemy, ale wiemy, że to odszkodowanie tam jest 5 tysięcy do 5. Jak tu wszystko zrobicie, tu zaznaczacie to i klikacie pole wyślij, ale no my nie zamawiamy teraz kuriera, więc po prostu tam to jest tylko dla pokazania. Później jak tam się wyślij, to jest później po prostu wszystko. I przychodzi wam karta do wydruku na e-maila, którego tutaj podacie w to okienko, twój e-mail. Przychodzi wam karta do wydruku. Najczęściej to jest o pół godziny, tak mi przychodzą, jak dwa razy wysyłaliśmy, jedna mi przyszła w ogóle po 2 minutach. A że w tygodniu to tam chyba do godziny przyjdzie, a... W regulaminie pisze, że w tygodniu wam może, w tygodniu wam przyjdzie do, od 30 do 60 minut, a w dni, które nie pracują, czyli sobota, niedziela, to wam przyjdzie od 3 do 6 godzin. Ale nam przyszło na pół godziny, bo też raz wysyłaliśmy, a się wysyłaliśmy... Wysyłaliśmy to we wtorek, chyba pierwsza wysyłka była, to jak zamawiałem, jak ten list ten wysłałem, żeby mi przysłali, to tam było chyba z 5 minut minęło i dostałem tego, ten list. A jak było w dni robocze, to dostałem po pół godziny, więc to też zależy, ile osób też zamawia tego kuriera. Więc mam nadzieję, że wam wszystko wytłumaczyliśmy. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to zapraszam. Zapraszamy. To możecie pisać do nas na Hodowcy Drobiu i na konto na Messengerze i wam jeszcze coś wytłumaczymy. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.